z nas powinien takie dzieciaki dzisiaj wspierać. Dzieciaki co nam wspierać? Dzieciaki. Moje kochane dzieciaki. Edyta Poźniak, dzień dobry i zapraszam na spotkanie z Polonią. W dzisiejszym magazynie powiemy między innymi o akcji Polskiego Radia Wielki Powrót i o programach, które można usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24. Powiemy także o tym, jak Polacy w Londynie wspominali rocznicę Powstania Warszawskiego. Będziemy w Rzeszowie i na Litwie, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie na dobre rozgorzała wojna o polskie pierogi. Ale na początek rozpoczynamy od najważniejszych polonijnych wydarzeń ostatnich dni, które przedstawi Maja Wasilewska. Londyńska Polonia oddała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. W kościele świętego Andrzeja Boboli w zachodnim Londynie została odprawiona msza, podczas której weteranka Powstania Warszawskiego Marzena Szejbal odczytała apel poległych. Następnie weterani wzięli udział w uroczystym obiedzie. Dzięki telewizyjnemu mostowi o godzinie W przeniesiono się do zastygłej w milczeniu Warszawy. Łączniczka i sanitariuszka w batalionie łukasińskim Marzena Szejbal powiedziała, że podczas tych corocznych spotkań nie ma smutku ani goryczy. W pewnym sensie wspominamy to z nostalgią, to przecież nasza młodość. Dodała, że po wojnie, gdy jasne było, że powrót do ojczyzny nie będzie możliwy, wielu imigrantów miało poczucie tymczasowości. Cały czas marzyliśmy o powrocie do kraju, liczyliśmy, że coś się odmieni. Ale trzeba było żyć i pracować, by budować w Anglii małą Polskę, podkreśliła. O obchodach 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez Polonię, między innymi właśnie w Londynie, w dalszej części programu. Niemiecki rząd federalny uważa kwestię reparacji dla Polski za ostatecznie uregulowaną. O tym stanowisku poinformowała zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu Ulrike Demmer na konferencji prasowej w Berlinie. Co innego wynika z ekspertyzy prawnej z 2004 roku przeprowadzonej dla Sejmu Rzeczpospolitej, do jakiej dotarło Polskie Radio. Z Berlina Waldemar Maszewski. Ulrike Demmer na pytanie o ewentualne niemieckie reparacje dla Polski odpowiedziała, że w 1953 roku Polska wiążąco w stosunku do całych Niemiec zrezygnowała z dalszych świadczeń reparacyjnych i w okresie późniejszym wielokrotnie to potwierdzała. Polskie Radio dotarło do ekspertyz prawnych, z których wynika, że w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje żaden prawny zapis, aby polska strona zrzekła się reparacji od Niemiec. Jeden z autorów ekspertyzy, mecenas Stefan Hambura z Berlina, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że wspomniana deklaracja nie dotyczy dzisiejszych Niemiec. Deklaracja z 24 sierpnia 1953 roku nie dotyczyła Republiki Federalnej Niemiec, wtedy NRF, tylko NRD, a na pewno nie dotyczyła Zjednoczonych Niemiec. Podobnego zdania są także inni prawnicy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Deklaracja z 23 sierpnia 1953 roku o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych nie ma zastosowania do dzisiejszej sytuacji. Tak twierdzą m.in. prawnicy profesor Jan Sandorski, profesor Mariusz Muszyński i dr Karol Karski. XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne w Toruniu były okazją do integracji Polonusów. Polacy z różnych części świata prezentowali swoją kulturę, kulinaria i zwyczaje. Podkreślali swoje przywiązanie do ojczystego kraju. Całe igrzyska to nie tylko zmagania sportowe, ale i integracja. Staramy się stworzyć jak najlepszą atmosferę w pięknym, magicznym Toruniu. Chcemy, żeby Polonia czuła się u nas jak u siebie w domu. To bardzo różne środowiska, stąd każda okazja, która pozwala na integrację, jest przez nas wykorzystywana, wskazała dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia Mariola Soczyńska. W zakończonych wczoraj zawodach wzięło udział około 1000 sportowców z 33 krajów z całego świata. Swoich reprezentantów mają m.in. Australia, RPA czy Singapur. Najliczniejszą reprezentację wystawiła Polonia Czeska. Jedna osoba przyleciała z Ekwadoru, najstarsza zawodniczka miała 85 lat. Uznane za zbrodnicze, to wtedy funkcjonariusze tych instytucji mogliby i powinni być ścigani, mogliby być skazywani. A dzięki temu, że taka ustawa nie przeszła, że to przeszło tylko w postaci uchwały, żaden sędzia wojskowy nie poniósł odpowiedzialności. Żaden z nich nie stanął przed sądem, nie został skazany, nawet na jakąś symboliczną karę. Wszyscy spod tej ręki sprawiedliwości Nowej Polski wywinęli się. Nic im się absolutnie nie stało, bo realizowali ówczesne prawo, czyli działali zgodnie z prawem w państwie prawa, takim jakie było w Polsce ludowej. Jak szukamy analogii tej sytuacji, to mamy to w powojennych Niemczech. Żaden niemiecki sędzia
istniejących strukturach nazistowskiego państwa, wydający wyroki, w tym przede wszystkim wyroki śmierci, nie poniósł nowej rzeczywistości odpowiedzialności, czyli dalej funkcjonowali jako sędziowie, dalej pełnili te funkcje społeczeństwa, byli sędziami, czyli panami życia, śmierci, panami wolności, czy osadzenia komuśią w więzieniu. Dlaczego? Bo oni wykonywali rozkazy. Oni działali w takich warunkach, jakie wtedy były. I realizowali takie prawo, jakie wtedy było. To, że było niemoralne, a kogo to obchodzi? Moralność jest czymś, czego normy prawne nie chcą widzieć, nie chcą pojmować. Jest takie pojęcie jak wyrządzenie komuś jakiejś szkody w jakiejkolwiek formie, która nie podlega ocenie prawnej, bo wykracza poza tą ocenę, czyli rażące naruszenie interesu społecznego na przykład, albo rażące naruszenie interesu konkretnej osoby, pewnego rodzaju pomówienia czy czynności, które nie są skodyfikowane, nie są przewidziane. Życie wyprzedza to, co jest zapisane, to, co jest tym prawem w książkach, prawo, które zostało zapisane. Życie to wyprzedza. Jeśli nie ma takiej normy na przewinienia tego typu, to ten, który tego dokona, będzie niewinny. To będzie niemoralne, ale będzie zgodne z prawem. I wtedy to cała ta rzeczywistość się gdzieś rozmywa. My zaczynamy być takiej mgławicy, co nam wolno, co nie wolno, kto może. A panie, bo oni to sobie wszystko mogą, to zawsze tak było, zawsze była niesprawiedliwość na świecie. Tak, była zawsze, tylko może być większa, albo może być mniejsza. I nasz rozwój polega na tym, żeby tej niesprawiedliwości było jak najmniej, żeby jej unikać. Doprowadzić do takiego stanu, że wszyscy obywatele, w świetle prawa, które nas obowiązuje, będą równi. Czyli sędzia, który ukradnie, będzie równy temu, który ukradnie batonika w sklepie. Jeśli ten, który ukradnie ten batonik i za to pójdzie do aresztu, bo taki przypadek mamy, w dodatku osoby niepełnosprawnej umysłowo, która sobie nie zdawała z tego sprawy, to dlaczego ma nie odpowiadać tak samo w podobnym wymiarze sędzia? Dlaczego ma nie odpowiadać polityk? Dlaczego ma nie odpowiadać biznesmen wielkiej, wysokiej klasy, wysokiej w sensie wysokiej funkcji, jaką pełni, bo klasy to on nie ma. On kradnie miliony, a nie ma przeciwko niemu sankcji prawnej, że on odpowiada od tej pory za resztę. On odpowiada z wolnej strony, no bo on jest ktoś. To są wszystko patologie. A jak patologii jest za dużo, to państwo nie rozwija się, tylko obumiera. Tragiczną część polskiej historii. 5 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja, trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej i trzeciej RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55, to z Polski Północnej i z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej linii 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jeszcze żyjemy, Jan Pietrzak, i po utworze powracamy do naszej wspólnej rozmowy już z radiosłuchaczami. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jest własnej woli Polacy, którzy jeśli zechcą wracać, chcemy im to umożliwić. Ale to, co chcemy umożliwić, realizowane jest na wiele sposobów. No jednym z nich przede wszystkim podstawową formą prawną, no to jest nowa ustawa o repatriacji, stworzenie warunków materialnych, pomocy itd. Ale to nie wszystko. I stąd pomysł, aby to nie tylko te warunki materialne, to nie tylko warunki prawne umożliwiające powrót dawały poczucie takiego bezpieczeństwa wszystkim, którzy wracają, ale przede wszystkim, aby osoby, które zechcą wrócić, Polacy mieszkający w Kazachstanie czy w innych dawnych republikach byłego Związku Radzieckiego, żeby tu w Polsce nie czuli się obco, żeby, jak ja to czasami bardzo otwarcie mówiłem, żeby nasi mieszkańcy nie traktowali osób, które przyjeżdżają, Polaków, którzy przyjeżdżają, że oto Ruskich tam przywieźli. Bo czasami takie powiedzenia było słychać. To jest niezwykle istotne, żeby
właśnie mieszkańcy miast, miasteczek, tam gdzie zamieszkają nasi rodacy, mieli tą wielką świadomość przede wszystkim losów tych osób i jak, dlaczego oni się tam znaleźli, dlaczego nie mogli do tej pory powrócić, mimo wielu chęci, zamiarów, dlaczego wracają teraz, głównie to z tęsknoty za ojczyzną, która była przekazywana i ta tęsknota za ojczyzną była przekazywana przez kolejne pokolenia. Niestety to jest teraz tak, że ta akcja repatriacyjna, mam nadzieję, ten wielki powrót, który jest w tytule też tej audycji, żeby ta akcja była liczna, ale ona jest na tyle późno, że tak naprawdę dowracają potomkowie tych osób, które były zesłane. Ja jak byłem w Kazachstanie, to dwie osoby spotkałem takie, które pamiętały repatriację, ale to są osoby, które mają powyżej 80 lat i nie wiem, czy wrócą. Zresztą w Putusku w ramach pracy jest jedna dyplomowej. Tak naprawdę, która pamięta repatriację jako 6 lat. To jest Krzysia, ale bardzo ładny on jest, wiesz? Tak, tak. I on teraz mieszka u Ewki na Przewodzkiej i Ewka mówi, że tam mieszkają ludzie po alkoholu ciut. Takie nie tylko materialne, ale właśnie, aby ci ludzie, władzy, nasi rodacy byli tutaj ciepło przyjęci, przyjęci przede wszystkim jak swoi. To, że jest już o repatriacji, o tej akcji mówi się wiele, a o przykładem choćby takiego wspaniałego gestu był Białystok, kiedy to właśnie w tą ostatnią niedzielę ksiądz proboszcz ofiarował mieszkanie. Stanisław Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszam radio słuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Księdza, słuchaczy Radia Maryja i pana Leszka. A kto jest dzisiaj, skąd? Moje nazwisko Komorowski, ja już byłem jednym z uczestników obrony Londra w Polskiej Krzyża, ale to dziś to nie ten temat, chodzi o wymiar sprawiedliwości, choć właśnie tam na krakowskim przedmieściu ten wymiar sprawiedliwości dał się we znaki, nie tylko mi, ale no mi bardzo, bardzo we znaki dał się. Rodem wzięty właściwie z PRL-u, ze zbrodniczego systemu, gdzie praktycznie społeczność międzynarodowa uznała, iż ten system był zbrodniczy totalitarny, a mimo to ten zbrodniczy system w postaci tak zwanego wymiaru sprawiedliwości mamy do dzisiaj. I ci wszyscy, którzy pod przykrywką obrony demokracji śmią mówić, że próba, bo to żadna zmiana, to jest próba jakiegokolwiek wprowadzenia zmian w tym totalitarnym systemie, w tym bandyckim, zbrodniczym systemie, właściwie śmiało można to nazwać zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, bo ci sędziowie, którzy skazywali tych takich właściwie żołnierzy niezłomnych, Pileckiego, czy wielu, wielu innych. Dziś, tylko innymi troszeczkę metodami, nadal mordują i są bezkarni. Jak można cicho siedzieć? Jak można natychmiast właściwie nie wywalić, tak jak to kiedyś Wojciech Cerowski powiedział, wszyscy won, jak pionki szachownicy, wszyscy won. Ten jeden czy drugi, w miarę uczciwy, w miarę w cudzysłowie uczciwy sędzia, przymknie oko i odejdzie. Odejdzie po prostu dla dobra. Ale większość tych sędziów, prokuratorów, w ich mentalności, w ich praktycznie naturze, bo to stali z ojca na syna przechodzi. Tam nie dojdzie, nie dostanie nikt aplikacji, żaden sędzia, prokurator, jak
nie będzie miał poparcia, czyli jego tata nie był sędzią czy prokuratorem, czy może innej władzy, SB, UB i tak dalej. Ja dam tu przykład u mnie w biskupcu, gdzie niegdyś nadal tam mam domku biskupca. Dziś prokuratorem, dziś sędzią jest syn, którego ojciec był kwatermistrzem w wojsku, gdzie jednostka była chemiczna. Czyli tamci, w takich jednostkach chemicznych, to byli najbardziej zaufani w systemie z Moskwy. To byli właśnie ludzie, którzy po prostu byli w tamtym systemie najbardziej zaufani. Dziś ich synkowie, wnuczkowie są na tych stanowiskach prokuratorów. Nie będę tutaj przytaczał ich nazwisk, choć właściwie powinienem, ale to, co jest takie najważniejsze, to co mnie na przykład boli. Panie Dariuszu, może już, bo tutaj moglibyśmy jeszcze długo ten wątek ciągnąć. Też chcemy... Może tak króciutko przykład. W moim przypadku akurat pan redaktor Romer 13 grudnia, teraz będzie 2 lata temu, właściwie po moim telefonie takim drastycznym zajął się moim problemem. Nawet nagrania mają ponad 4 godziny materiału. Nie został wyemitowany ten program ze mną. Ja w tamtym roku wyszedłem z więzienia, gdzie pan Duda dał mi ułaskawienie, tylko że te ułaskawienie można by było tylko tak w cudzysłowie nazwać. Wiedział i tu mam żal. Żal właśnie i do pana Dudy, i do PiS-u, gdzie PiS wiedział, znał moją historię. Jak byłem pobity, jak dolegliwałem w szpitalu, jak miałem dolegliwości, te dolegliwości są. A mimo to pan Duda kazał mi w tamtym roku siedzieć 3 miesiące, czyli poparł ten system. A wiedział, a przynajmniej jego współpracownicy dokładnie znali moją historię. I to mnie najbardziej boli. I nie tylko mnie, bo wielu takich ludzi jak ja nadal są niszczeni, mordowani przez ten system. Ja 10 lat temu pochowałem jedynego syna, bo ten system go wykończył, zamordował właściwie. Jak możemy nadal w naszym kraju żyć i patrzeć na to wszystko? Tu trzeba byłoby nie patrzeć na te tak zwane krzyki, jazgot. Nie będę już brzydko nazywał tym ćwiczenie tych odrywanych od koryta. Jak można po prostu jako my naród być mordowanym, a nadal pozwalać się mordować? Gdzie? Zaznaczam. Mamy tą sytuację. Może w cudzysłowie, ale nadal mam nadzieję, że dobrą zmianę. Gdzie mają pełnię władzy. Gdzie może prezydent poprosić społeczeństwo. Wyjdźcie, pokażcie, ilu nas jest, ilu chce zmienić ten zbrodniczy system tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. My winniśmy po prostu dziś wszyscy wyjść na ulicę pod Sejm i zażądać od senatorów, od prezydenta natychmiastowych zmian, natychmiastowej przede wszystkim wprowadzeniu ławy przysięgłych, bo to jest najważniejsze, ława przysięgłych, tylko i wyłącznie ława przysięgłych, czyli oddanie suwerenowi pełnię władzy. Ale ława przysięgłych nie taka jak w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgłych, gdzie ja to nazywam metodą kija i nazwiewki. Ławnik ma dostać pieniądze za bycie ławnikiem, ale musi mieć tą świadomość, że będzie odpowiedzialny, gdy świadomie zagłosuje przeciw temu, co dowody wskazują, świadkowie mówią. Nie może być czegoś takiego, jak jest dzisiaj, że sędzia czy prokurator
celu celowy dla naszych... Robi to, co chce. Czyli morduje innym sposobem. Nie strzelają nam dzisiaj w tył głowy. Ale innym sposobem mordują. To, co ze mną zrobili, jestem wrakiem. Jestem zamordowany, choć mówię, choć chodzę. Ale ja parę dni temu byłem u prezydenta tam w biurze. Ja powiem, naszych rodaków. Zażądałem przywrócenia mi życia. Jeżeli nie przywrócą mi życia, jeżeli będę zmuszony do obrony koniecznej, to zrobię. Ja im to powiedziałem, to zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę żyć, ale nie, że za kolejne może 20 lat, bo na pewno nie będzie za 20 lat. Jeżeli mi teraz nic nie da szansy do życia, nie wiem, co się wydarzy. Naprawdę. Może zrobi jak wielu niezłomnych. Będę bronił suwerenności, godności przede wszystkim mojej i godności dobrej pamięci mojego dziecka, który oddał życie takiej niemocy w walce z bezprawiem, z bandytyzmem. Z bandytyzmem takich ludzi jak u mnie tam pani Romaszewska, pani kurator, pan sędzia, Madej, pan prokurator Ślązak i tak dalej, i tak dalej. I takich bandytów, takich zbrodniarzy w mojej ojczyźnie jest masa, masa takich Ślązaków, Madejów i innych zbrodniarzy. Śmiało jeszcze raz powtarzam, zbrodniarzy. Panie Dariuszu, po prostu tacy ludzie, albo tak jak na krakowskim przedmieściu, broniłem prawa i zapatrzana. Panie Dariuszu, już wiele słów padło. Dziękujemy serdecznie za pana głos. Halo, czy pan słyszy nas? Halo, halo? Panie Dariuszu? Panie Dariuszu, dziękujemy serdecznie za pana głos, za te wszystkie treści, które pan wyartykułował. Ja jeszcze raz dziękuję po prostu, że w tej chwili jest to powtarzane, jest to ciągle mówione o tym i mam nadzieję, że ta zbrodnia na narodzie, zbrodnia ludobójstwa na narodzie polskim. Dajmy odnieść się naszemu dzisiejszemu szczęść Boże. Zostały zasymilowane bardzo szybko, ale prosimy, trzeba powiedzieć o przedszkolach. Nasz osąd rzeczywistości tego, z czym mamy do czynienia, polega na tym, że rejestrujemy takie jednostkowe fakty, przypadki. Pan mówił o swoim, są inne osoby, które mówią o swoich przypadkach. Dopiero skala tego wszystkiego, że nie są to jakieś pojedyncze przypadki, że to nie jest margines, tylko skala tego wszystkiego, która jest olbrzymia, świadczy o tym, że ta potrzeba zmian jest tak silna, że ponad 80% Polaków w tej chwili tych zmian oczekuje, tych zmian żąda. Bez przeprowadzenia tej reformy, tego typu, takiej bardzo nawet drastycznej w wielu wymiarach, która musi się dokonać jak najszybciej, nasze państwo nie będzie się normalnie rozwijać. Wtedy mamy taką sytuację, że ofiara żyje koło swojego oprawcy, gdzie jeden i drugi ma taki sam nominalny status, ale oprawca ma wyższy status społeczny, ma pewnie określone funkcje, miał zawód, dobry zawód, czyli prestiżowy w tamtym ustroju, ma z tego tytułu wysługę lat, ma sowitą emeryturę, a jego ofiara jest na marginesie. Człowiek, który dochodzi później swoich krzywd i okazuje się, że niby zmieniło się wszystko, że teoretycznie ma takie możliwości, a realizacji tych krzywd, czyli naprawienia ich, nie może oczekiwać, bo jak się okazuje, mu nie przysługują. Ja bardzo często na spotkaniach, gdy o tych sprawach mówię, posługuję się przypadkiem bardzo specyficznym pana Zbigniewa Kucharskiego. To był człowiek, który był wzięty z poboru do Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ się wyróżniał, był inteligentny, sprawny, został przymusowo skierowany do szkoły oficerskiej, chociaż nie miał, on pisał podania, że chce się zwolnić, że ma gospodarstwo, chce założyć rodzinę, ale Ludowemu Wojsku, czyli systemowi był potrzebny i w tym wojsku został zatrzymany. On chciał zawrzeć ślub, miał narzeczoną i chciał to załatwić tak, jak jego sumienie mu to nakazywało. Chciał mieć ślub kościelny. Wówczas w tamtych latach musiała być zgoda jednostki przełożonego oficera, który mu taką zgodę dawał, albo nie. Czy to był politruk,
oficer polityczno-wychowawczy czy oficer informacji wojskowej. W każdym razie on nie miał na to szans, więc chciał to załatwić tak, jak wtedy to załatwiano, potajemnie. Zaufany ksiądz, zaufana parafia, po cichu, dokumenty gdzieś były chowane, z nadzieją, że system nie jest wieczny, że to się zmieni, ale on już od strony formalnej ma to załatwione, natomiast nie może tego ujawnić. Został ujęty. Okazało się, że został wydany przez kogoś, kto widział, jak on wchodził kilkakrotnie na plebanię. Została wezwana bezpieka, on został aresztowany. Ponieważ był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, został według właściwości przekazany organom informacji wojskowej, czyli tam to była odnoga sowieckiego smiersza w Ludowym Wojsku Polskim, czyli sowieckiego kontrwywiadu. Tam jego oprawcą został ówczesny kapitan Czesław Kiszczak, oficer śledczy informacji wojskowej. Pan Zbigniew Kucharski, który to wszystko później opisał swoją słową Gehennę, kilka lat strasznego więzienia, ale przedtem potworne śledztwo, opisał to wszystko i to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to jak doszło do pierwszego spotkania jego jako ofiary z jego oprawcą, z jego katem, kapitanem Czesławem Kiszczakiem, który był oficerem informacji wojskowej 18. Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego w Ełku. Kiszczak wszedł do celi przejściowej, gdzie pan Kucharski był osadzony z pliskiem dokumentów. Rzucił na niego wzrokiem przez moment, przejrzał dokumenty, zobaczył, o co chodzi i powiedział dwa słowa. Te dwa słowa pan Kucharski zapamiętał do śmierci, bo skutki tego ponosił do śmierci, skutki, jakie odniósł na swoim zdrowiu. To było na kafelki. Kazał go zabrać do celi, która była wyłożona kafelkami. Z kafelków łatwo zbywać krew. Przeszedł tortury. Jadł na leżąco, jak pies, połamane palce z miski, tak jakby psiej, bo nie był w stanie się podnieść. Odsiedział kilka lat, odcierpiał w komunistycznym więzieniu. Siedział w sumie o walkę za prawa człowieka, czyli prawo do wolności religijnej. Jest to także walka w ramach walki o suwerenność państwa, o suwerenność narodu. To nie ulega wątpliwości. Do roku 1989 ten człowiek był obywatelem drugiej, trzeciej kategorii. Był przestępcą, był kryminalistą w świetle komunistycznego prawa. Taki był system. I w jaki sposób ci ludzie, którzy to przeszli, godzili się z tym? Przegraliśmy, rządzi nami wróg, nic nie możemy zrobić. Po roku 1989 nastąpiła możliwość zmian. Wyszła ustawa o stwierdzaniu nieważności komunistycznych wyroków. Pan Zbigniew Kucharski oczywiście chciał z tego skorzystać. Opisał swoją sprawę, przedstawił całą dokumentację, bardzo obszerną. I co się stało? Postkomunistyczni prokuratorzy w stopniach pułkowników, ludzie, którzy byli w wymiarze sprawiedliwości czy niesprawiedliwości Polski Ludowej, zajmują się teraz nim i oceniają, że jemu nie należy się stwierdzenie nieważności wyroku. Czyli to, że był skazany, to jak był potraktowany, to było zgodne z ówczesnym prawem. On nie mógł się z tym pogodzić, walczył. Może już bardzo niedługo to wszystko, co go spotkało i plus to, co spotkało go w nowej rzeczywistości, doprowadziło do tego, że on przedwcześnie zmarł w 1993 roku. W jego prawa, jako osoby represjonowanej, czyli torturowanej, osoby męczonej, weszła jego żona. Czyli wdowa walczyła dalej o jego status, pisała do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W 1996 roku prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej poinformował ją ostatecznie, że nie dopatrzył się elementów niesłusznej represji politycznej w stosunku do oskarżonego. Czyli te represje, jakie ten człowiek przeszedł, były słuszne. I to pisze człowiek w stopniu pułkownika, funkcjonariusz Naczelnej Prokuratury Wojskowej w III Rzeczpospolitej, w nowej rzeczywistości. Co więcej, napisał jej jeszcze, to już po prostu zwykła bezczelność do wysokiego stopnia, żeby nie pisała więcej, bo jej listy nie będą czytane. Dalsza korespondencja z panią w przedmiotowej sprawie pozostanie bez odpowiedzi. Obywatel może się mylić, obywatel może nie mieć racji, ale obywatel ma prawo do odpowiedzi. W każdej sprawie, w której się zgłasza do organu państwowego, ja muszę uzyskać wyjaśnienie. Nie to, że panie, ja panu nie odpowiem, bo mnie to nie obchodzi. Czy pani, co to panią obchodzi? Ja pani nie odpowiem. Organ jest zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić sytuację. Dlaczego ta sprawa nie może być załatwiona? Jakie przepisy prawa o tym stanowią? Co w takim razie jeszcze w tej sprawie można zrobić? Ale nie można odpowiedzieć bezczelnie, że dalsza korespondencja
pozostanie bez odpowiedzi. To jest patologia, która została przeniesiona żywcem wraz z normami prawnymi z poprzedniego systemu, ale wraz z funkcjonariuszami tego państwa. Czyli tak dużo się musiało zmienić, czyli nazwane to zostało zmianą, odejściem od poprzedniego systemu, nazwanie III Rzeczpospolitą, żeby Polska Rzeczpospolita Ludowa mogła trwać w najlepsze. I te pewne przekonania tych ludzi, te patologie, których się nauczyli, które zaczęli traktować jako coś normalnego, coś oczywistego, one się utrwalały. To nie trwało rok, to nie trwało dwa, to nie trwało 10 lat. 45 lat wypaczeń, całkowitego odejścia od prawa, od dobra, od moralności skutkowało tym, że te wszystkie negatywne cechy tamtego systemu przeszły bardzo łagodnie, bardzo swobodnie razem z tymi ludźmi do nowego systemu. A jaki tam ten system był? Też chciałbym się posłużyć przykładem. Ludzie z awansu społecznego, różnego rodzaju wytwierzeńcy, jak ich wtedy po sowiecku nazywano, bardzo szybko dostawali stopnie pułkowników, stawali się prawnikami z awansu po jakichś przyuczeniach, po jakichś kursach w stylu sowieckim i następnie kształtowali i doktrynę, i praktykę prawną. Jeden z nich, Moshe Mushkab, pułkownik z nowego naboru, uznał na Zgromadzeniu Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Ludowej, że sąd musi zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię. Czyli sam przepis sobie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze opisać, jak ma być stosowany. I jeśli dobro demokracji ludowej nie będzie zachowane, a jest naczelnym nakazem, to przepis, który temu warunkowi nie odpowiada, nie może być stosowany. Czyli mamy prawo, które możemy swobodnie odrzucić, bo nadrzędnym dobrem jest demokracja ludowa. Co to za pojęcie demokracja ludowa? Ona nic nie znaczy. To jest pustosłowie. To jest po prostu interes komunistów. Co więcej, on uznał, że podział na prokuratora, który ma przygotować akt oskarżenia, zgromadzić dowody, podział na adwokata, którego rolą jest bronić oskarżonego, wyszukiwać w rozumowaniu, w dokumentacji, którą przygotował prokurator lub tego typu rzeczy, które będą świadczyły na dobro jego klienta, żeby go wybronić, i podział na sędziego, który musi wydać wyrok, nie istnieje, zanika. Także pułkownik Mushkab uznał, że zadanie adwokata od tej pory nie będzie obrona oskarżonego przed karą. W ludowym wymiarze sprawiedliwości adwokat ma stać się obok sądu i prokuratury trzecim organem, którego zadaniem jest wykrycie przestępcy, choćby to był jego własny klient. Adwokat ma się stać pomocniczym funkcjonariuszem policji śledczej. Czyli adwokat, prokurator i sędzia mają współdziałać w celu skazania osoby oskarżonej. I w tym momencie kwestia winy, kwestia dowodów, to nie jest potrzebne. Adwokat ma pomagać prokuratorowi po to, żeby sędzia mógł skazać, żeby sędzia miał ku temu nawet nieprawdziwe, sfałszowane podstawy. I teraz to jest taką mentalnością, wtedy wychowaniu, zaczęli wychowywać następne, bo to wyrasta następne pokolenie, i później następne. I po roku 89 w systemie prawnym mamy bardzo ideowych ludzi, mamy wybitnych prawników, ludzi dobrej woli, którzy chcą zmian, i całą masę, bo oni są w olbrzymiej większości, którzy nie chcą, bo im jest dobrze. Co więcej, oni zyskują na tych zmianach, bo Trzecia Rzeczpospolita uwalnia ich z tego korsetu politycznego. Już nie partia nimi rządzi, ale korporacje, czyli świat zamknięty, swój własny. Jacy prawnicy? Tacy sami jak my, którzy wyrośli w takim samym systemie, że mają to samo na sumieniu, więc sami będziemy oceniać, sami będziemy się rządzić tym, co dla nas jest korzystne, co jest wygodne, natomiast cała reszta nie ma żadnego znaczenia. I dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że na 30-lecie Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński urządza uroczystą piesiadę, tak to można nazwać, za pieniądze samorządowe w Gdańsku, bo nie dostał środków, które chciał uzyskać na ten cel z budżetu, a bodajże był 1 000 000 złotych na wystawną kolację, ale dał na to prezydent Gdańska plus jakieś inne tak zwane czynniki społeczne i on powiedział,
coś bardzo znamiennego, że w ten sposób, urządzając tą uroczystą kolację piesiadną, chcę wspomnieć nieocenioną rolę polskich sądów w ostatnich 30 latach. Czyli sądów, także z epoki PRL. Czyli nie ma żadnych zmian. Sądy PRL-owskie i sądy III Rzeczpospolitej są stawiane na równi. Przez kogo? Przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie jakiegoś sądu rejonowego, gdzie sędzia może się pomylić, może nie wiedzieć, może pewnych rzeczy nie rozumieć. Rozumie. Andrzej Rzepliński nie jest pierwszym lepszym prawnikiem za przeproszeniem. On bardzo dużo wie. Napisał bardzo wiele wartościowych prac. W okresie także stalinowskim o represyjnym prawie. Gdzie to się wszystko podziało? Dlaczego on nie rozumie tego, gdzie pisząc tamte rzeczy, że to było zło? Jeśli uważa, że nieoceniona rola sądu, także z epoki poprzedniej Polski Ludowej, stawiana na równi z sądami III Rzeczpospolitej, to zanika to poczucie Czyli mamy wybór. Wygrywa jakaś partia, czy koalicja jakiejś partii, która uzyskuje większość. Jeśli ma tą większość, ustanawia prawo. Zaczyna to prawo wdrażać w życie. Przyjmuje ustawę, te ustawy realizuje. One się nie podobają wszystkim. To jest tak, że tu większość czegoś chce, ale mniejszość mówi nie. Jakie jest jej stanowisko? Takie, że ma być szczególna ochrona mniejszości przed cała to przeciwko działaniom większości politycznej. Czy tak naprawdę większość polityczna nie powinna mieć do powiedzenia? Czyli podstawowa zasada demokracji, że większość o czymś decyduje, a nie mniejszość, jest tu całkowicie odrzucone. Czyli mają być rządy mniejszości. Bo jeśli mamy ich szczególnie chronić, to większość nie może być szczególnie chroniona. Nie ma szczególnych praw. Nie może narzucać reszcie. A nigdy nie będzie tak, że wszyscy wynosili tego samego, tak samo i w takim samym zakresie. Czyli większość nie może nic zrobić, a mniejszość będzie mogła wszystko. Te patologie tego systemu, takiego rozumowania mamy na Zachodzie. Rządy różnego rodzaju, mniejszość. Większość się musi podporządkować, dlatego że mniejszość, nawet znikoma, ma też swoje prawa. Ale nie równe z tą większością, tylko większa. Jest pod szczególną ochroną. Nie chcemy, bo nie. I wy nic nie możecie nam zrobić. Te patologie zostały przeniesione. One zostały w jakimś stopniu teraz zatrzymane. Nowa władza, która jest od dwóch lat, próbuje niewiele tak naprawdę w stosunku do potrzeb zrobić. Ale nawet tego się nie wydaje. Mimo, że to doszło nie między opozycją a władzą, tylko między dwoma ośrodkami władzy politycznej, wywodzącej się z tego samego sprawowania, czyli między rządem, większością sejmową, która jest zapleczem tego rządu, a prezydentem państwa. Co z tego będzie? Zobaczymy. Na zegarach na antenie Radia Maria trwa czas rozmowy dokończonych. Dzisiejszy temat sądownictwo polskie Ludowej III RP. A naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże dla ojca i szczęść Boże dla gościa. Kto jest z nami? Skąd? Marek z Błonia. Prosimy. Państwo przyjechali, Państwo przyjechali na hali. Gratuluję wspaniałej polszczyzny, pięknego języka, wiedzy, spokoju i erudycji, jaką Pan tu wypowiada. To są słowa, które uderzają w sam środek serca, ale tak pozytywnie pojawili się wy. No coś wspaniałego. Słucham i miałem zadać kilka pytań. Po prostu Pan mówi to, co ja miałem zadać. A wszystko to muszę zobaczyć. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Bardzo wiele osób znam, bardzo dobrze wykształconych, lekarzy, biznesmenów, osoby, które naprawdę mają coś w głowie, można powiedzieć, tak? I
po decyzji pana prezydenta, po tej decyzji, te osoby płakały. Nie wstydziłem się tego powiedzieć. Naprawdę wiele z tych osób płakało, a ja za nie mówiłem i wyłączyłem telewizor i przez trzy dni nie mogłem włączyć telewizora. Byłem w takiej wielkiej traumie. To, co zrobił pan prezydent, stawia... Gdzie można szukać wytłumaczenia dla poczynań pana prezydenta? To jest żenujące i straszne. Jedno pytanie mam, znaczy jeszcze chciałem stwierdzić jedną rzecz. Każda osoba, która była w jakimkolwiek sądzie, także polskim Romom i wszyscy katolicy jako Romowie z Matką Boską, Cyganką. Tutaj macie państwo też pieśni. Niektóre pieśni będą w szybszym tempie, bo być może to prywatna własność, być może to jakieś prawa, zastrzeżenia. To wtedy w szybszym tempie wszystko uchodzi, ale wiadomo, o co chodzi. Także, że Matka Boska jest cygańska i cały tabór weźmie do nieba. No, taka jest piosenka w Radiu Maryja. Także zapraszamy wszystkich cyganów, bo oni, jako ci katolicy, lubią się bardzo dzielić albo bardzo lubią się oddzielać, jak Żydzi kiedyś od pogan. Bardzo lubili się oddzielać i cieszyli się, a szczycili, że ten zakon, że ten mojżeszowy zakon, proszę państwa, to tylko dla nich, a nie dla pogan. Zakon, do którego wcale się nie mieli zamiaru stosować. A katolicy to samo, bo wyrzucili drugie przykazania, zlekceważyli, adwentyści narzekali, tutaj dzwonili do Radia Koncika, że jakąś wymyślili świętą Hildegardę, przykazanie drugie wyrzucili, zaczęli czcić kobiety. Katolicy jasno wszyscy. Ja polecam pani premier Szydło. Pana gościa właśnie. Tak myślą sobie, że więc, wiesz, jak w linii PO mieli po 10 domów, to myślą, że i Kaczyński też będzie już tak samo mieszkał. Kaczyński nie chce tak mieszkać. Skromny człowiek. Będą grać Zenka, jego rolę odgrywać. Polacy chcą przechodzić próby na późniejsze emerytury. Dziękuję bardzo za ten głos. Za wypowiedź dotyczącą tej sytuacji obecnej, tego co się dzieje, co się właściwie stało, a nie wiemy co się będzie działo. Niemcy są nam winni 24 biliony. Niemcy nam są winni 24 biliony złotych. No Niemcy to wiesz, chcieliby się odgrodzić, że wiesz, już coś tam spłacili, a wojna to nie jest, że coś tam spłacili. Wojna to jest wojna, jak twoja mać. To nie jest jakaś liczba przypadkowa, że jakaś grupa nawet... Tak, jakaś grupa.